polska wieś może być piękna, zaskakująca i inteligentna. To nie żart. Jednym z celów wspólnej polityki rolnej jest wdrażanie idei Smart Villages. W nowej perspektywie finansowej pojawi się jeszcze więcej unijnych środków na opracowywanie i wdrażanie koncepcji Smart Wsi, które mają poprawić jakość życia mieszkańców i zwiększyć potencjał obszarów wiejskich. Mądre, zrównoważone wsie powinny wykorzystywać nowoczesne technologie oraz innowacje, by zwiększyć konkurencyjność terenów wiejskich, szanując jednocześnie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Co ciekawe, nie ma jednak jednego modelu Smart Village. Każda wieś jest inna, ich mieszkańcy niekiedy mają zupełnie inne potrzeby. Odwiedziliśmy dwie polskie wsie, które kilka lat temu zostały laureatami konkursu Moja Smart Wieś, konkursu organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Wiązownica Kolonia to wieś z bogatą historią, gdzie spora grupa mieszkańców to mieszkańcy z dziada pradziada. A około 80 km dalej znajduje się Piaseczna Górka, stosunkowo młoda wieś, która przypomina bardziej podmiejskie osiedle domków jednorodzinnych. Wizytę rozpoczynamy w Wiązownicy Kolonii, gdzie od dekady funkcję sołtysa sprawuje Jacek Piwowarski. Moim zdaniem smart wieś to jest jakby, można o tym mówić w charakterze takim bardziej szerokim i kompleksowym. To na pewno nie jest jakaś jedna dziedzina, to na pewno nie jest tylko cyfryzacja, to nie jest światłowód czy OZE. To na pewno jest też mentalność, to też jest zmiana społeczna i też jakby to przyświeca naszym działaniom, żeby te działania były jawne, transparentne, więc po to też będąc sołtysem, już 10 lat temu, w październiku będzie 10 lat, pierwsze co zrobiłem, to założyłem bloga, założyłem stronę internetową, gdzie informuję mieszkańców o tym, co robimy, z jakim skutkiem, jakie pisma, jakie odpowiedzi, no żeby mieszkańcy wiedzieli, że co się dzieje w sołectwie, tak? I do tej pory już blisko 700 tysięcy wejść było na tego bloga, więc całkiem dobrze. I czasami jest to 100 wejść dziennie, a czasami 1500, tak? To ja zawsze powtarzam, że no, zrobić zebranie wiejskie dla 100 osób to jest sukces, tak? Ja to tak traktuję jako zebranie wiejskie, gdzie można tam o swoją opinię wyrazić, ale też ta platforma jest do tego, żeby zebrać opinię mieszkańców, czy jak mamy fundusz sołecki, żeby też od nich dostać informacje, na co ten fundusz wykorzystać, czy nie wiem, jakie są sprawy, które są ważne dla naszej miejscowości, dla naszego regionu, to też o tym możemy mówić. Internet, social media, arkusze, Google – to wszystko w swojej pracy i komunikacji z mieszkańcami wsi wykorzystuje Jacek Piwowarski, który w 2017 roku otrzymał tytuł Sołtysa Roku. To pierwsza wieś w powiecie staszowskim, która zamontowała monitoring na terenie sportowo-rekreacyjnym oraz system alarmowy w pomieszczeniach używanych przez sołectwo. Wiejska świetlica została wyposażona w komputery z dostępem do internetu. Założone we wsi Stowarzyszenie Dolina Kacanki silnie działa na rzecz rozwoju wsi i tworzy przyjazne przestrzenie dla mieszkańców. A dzięki zbiórce internetowej we wsi powstał oryginalny mural. Te proste rozwiązania i skuteczne są też jak najbardziej smart. To są te takie sprytne, tak? Takie, które powodują, nie generują dużych kosztów, bo można coś wybudować za miliony, ale potem utrzymanie też jest drogie, a można coś zrobić pomysłowo, a utrzymanie jest jakby znikome potem. Wieś dba o promocję swojej bogatej historii i walorów przyrodniczych. Dużym takim działaniem, które robimy i które od lat staramy się upowszechniać, to jest przede wszystkim nasze dziedzictwo lokalne. Nie tylko dziedzictwo kulturowe i historyczne, ale też przyrodnicze. I to też tutaj w kontekście smart też powinno być mocno akcentowane, żeby też dbać o tą przyrodę, dbać o to dziedzictwo nasze, o te stare chaty drewniane, o te ginące ogródki, o te jakość powietrza, wody. To wszystko na to wpływa. Więc tutaj naprawdę w tą definicję smart można to szeroko włożyć. Żona pana Jacka to niezwykle aktywna i nowoczesna kobieta, która była jedną z inicjatorek powstania wyjątkowej fundacji Pasjo Dzielni, która swoją siedzibę ma w dawnych budynkach gospodarskich. Pierwszą przestrzeń, jaką wyremontowaliśmy, była szopa, która służyła nam jako miejsce spotkań. Od razu zrobiliśmy w niej kino,
I dzięki wsparciu z Funduszu Feministycznego mieliśmy możliwość wykupienia licencji parasolowej. Robiliśmy spotkania dotyczące sytuacji kobiet na świecie, dotyczące praw człowieka. Zaprosiłyśmy kilka razy ekspertki, które zajmują się tematyką praw kobiet, które są podróżniczkami, żeby też pokazać mieszkającym w okolicy kobietom, że nie ma jednej drogi do szczęścia, że kobieta może być spełniona nie tylko w roli matki i żony, tylko może być spełniona w roli podróżniczki, w roli joginki, w roli, jaką sobie obierze. Więc też trochę walczymy z tymi stereotypami postrzegania kobiet w środowisku wiejskim. Naszą drugą przestrzenią jest stodoła, w której się właśnie znajdujemy. Jest to nasza duża sala kinowa, mieszcząca 35 osób. Tutaj robimy przeglądy filmów kina niezależnego, ale też warsztaty rękodzielnicze. Warsztaty, które są skierowane również do mieszkańców lokalnych miejscowości. Czasami robimy dla dzieci, czasami robimy dla aktywistów, aktywistek. Zależy nam też bardzo na wzmocnieniu roli kobiet, ale na wzmocnieniu takim nie poprzez uczenie ich, jak się robi pierogi, ale wzmocnieniu ich głosu, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i bardzo nam zależy na tym, żeby zabierały głos w ważnych dla siebie sprawach i były pewne siebie. Więc robimy warsztaty z asertywności, z języka inkluzywnego, warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet, czyli WENDO, więc jesteśmy bardziej nastawione na tą odnogę. I to wszystko dzieje się u nas w stodole. Naszym kolejnym miejscem działań jest scena, na której odbywają się występy dzieci, jeśli na przykład mamy survivale, a survivale to też jedna przestrzeń, w której działamy. Robimy survivale wzmacniające dla kobiet oraz survivale dla rodzin. Pasjodzielnia to miejsce, które odwiedzają ludzie z całej Polski. Mieszkańcy dużych miast z najdalszych zakątków kraju przyjeżdżają tu, by uczestniczyć w imprezach kulturalnych, sportowych, różnego rodzaju warsztatach, survivalach, czy po prostu przyjeżdżają, by porozmawiać i podebatować o ważnych tematach społecznych, a wszystko to w niezwykłym krajobrazie, blisko natury. W tym wszystkim łączymy tradycję i nowoczesność, bo nasze działania prowadzimy w stodole i w szopie, które aranżujemy w razie potrzeby na salę kinową, salę warsztatową, przestrzeń pod działania. Dzięki też nowym technologiom jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiego gremium odbiorców, ogłaszając nasze wydarzenia, na przykład przeglądy filmów kina niezależnego na Facebooku czy na naszej stronie internetowej. Fundacja w ciągu zaledwie 3 lat zrealizowała ponad 220 inicjatyw. Pomysły na działania wychodzą od nas, bo w ogóle Fundacja Pasjodzielnia powstała z potrzeby tak naprawdę 2 osób, mojej i wiceprezeski Fundacji Gosi Skwarzec. Działamy w organizacjach społecznych od wielu lat i zauważyłyśmy taką tendencję, że działacze społeczni robią wszystko dla innych, a nic dla siebie. Więc Pasjodzielnia powstała jako miejsce, które ma zaspokajać potrzeby osób, które pomagają innym. Czyli ma być to taka odskocznia od tego, że wypruwamy sobie żyły, robimy wszystko dla wszystkich, a nie robimy nic dla siebie. Więc tu jest miejsce, gdzie osoby działające społecznie, osoby posiadające pasję mogą przyjść, rozwinąć swoje kompetencje, dowiedzieć się czegoś wartościowego. Naszymi takimi 3 filarami jest kino niezależne, prawa kobiet i ostatni filar, bardzo ważny, rozwój. W ogóle idea powstania Fundacji Pasjodzielnia to była walka z 2 stereotypami. Pierwszy to postrzeganie kobiety wiejskiej jako tak zwanej kury domowej, której szczęście daje tylko mąż, rodzina, praca w ogródku i gotowanie obiadów. A drugi stereotyp, który staramy się obalić, to jest postrzeganie organizacji wiejskiej jako tylko tej, która robi święta pieroga, festyny i dożynki. Sportowe imprezy, jak i wydarzenia kulturalne nie muszą odbywać się wyłącznie w dużych ośrodkach miejskich. Z powodzeniem można to realizować na obszarach wiejskich i do takich właśnie miejsc ściągać miastowych. Dowód? Chociażby bieg w Deheran, który na start przyciąga ponad 100 zawodników. Organizujemy biegi, organizujemy wydarzenia, które są tak naprawdę kameralne, bo jedynym naszym dużym wydarzeniem jest bieg w Deheran, który przyciąga ponad 100 osób, ale tak stawiamy na kameralność, ponieważ wtedy powstają relacje, które jesteśmy w stanie utrzymać. Nasze wydarzenia są skierowane tak do 20-25 osób maksymalnie. Do Wiązownicy Kolonii wrócimy jeszcze w innym odcinku, ale teraz przenosimy się kilkadziesiąt kilometrów dalej. Pod Kielcami zlokalizowana jest Piaseczna Górka. Ta wioska również postanowiła być smart. W ogóle Smart Village to jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Jeżeli jest jakiś, może nie problem, teraz się tego słowa nie używa, wyzwanie.
to smart polega na tym, żeby to wyzwanie, ten problem rozwiązać w jakiś sposób niestandardowy i chyba tak to jest główna idea Smart Village. Natomiast dobrze jest, jeżeli te rozwiązania są w ramach jakichś tam obszarów, czy to właśnie związanych z ekologią, ze zmianami klimatycznymi, czy związanych z internetem, z cyfryzacją. Także to są jakby też takie priorytety związane ze Smart Village, ale myślę, że najważniejsze to jest to, żeby te właśnie znaleźć rozwiązania niestandardowe, innowacyjne na różne wyzwania, jakie dotyczą danej miejscowości, bo każda miejscowość, każda wieś jest inna i ma inne problemy. A to pierwsze inteligentne rozwiązanie. Z pozoru zwykła ławka. Jak zostałam sołtyską i robiłam pierwszy obchód po mieszkańcach, to sobie znalazłam taki czerwony zeszyt. Jak do kogoś wchodziłam do domu, to dawałam długopis i proszę wpisać, jaki pani ma problem, co by pani chciała zmienić w miejscowości. No, a ewentualnie ja zapisywałam czyjeś tam wypowiedzi. I tak, no, tak trochę się uzbierało tych różnych problemów i potem zaczęliśmy z Radą Sołecką się zastanawiać, od czego by tu zacząć, co zacząć rozwiązywać. I między innymi jednym z takich problemów było to, że na placu zabaw nie ma żadnych drzew, nie ma żadnego zacienienia. I stwierdziliśmy, no tak, zanim posadzimy drzewo, to no, będzie bardzo długo rosło, możemy posadzić, no ale to i tak trzeba poczekać. Ale może by tak coś tutaj innego, może jakąś pergolę, ale to też by się wiązało z tym, że trzeba ściąć drzewo, no tak trochę nieekologicznie. I przy jakimś tam właśnie szkoleniu pojawiła się bodajże z Cieszyna fundacja, która się zajmuje nasadzaniem wierzby i tworzenie architektura z żywej wierzby. I tak wpadliśmy na pomysł, a może by tak, takie pergolki koło ławek zrobić, z żywej wierzby, które będą co roku sobie się zieleniły i będą dawały cień. No i tak zostały nasadzone w 17 roku i do tej pory są. I to był pierwszy problem, który rozwiązywaliśmy wspólnie z mieszkańcami, bo potem mieszkańcy przyszli i nasadzali te drzewa, znaczy te witki w zasadzie, nie drzewa, tylko witki. Z czasem pojawiło się coraz więcej rozwiązań smart, które uwzględniały aspekt ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Autonomiczne lampy solarne doświetlają boiska do piłki nożnej, streetbola i wiatę rekreacyjną. To darmowe oświetlenie nie wymaga tworzenia skomplikowanych projektów i uzyskiwania niezbędnych zgód. Poza tym jest stosunkowo tanie. W 2017 roku na publicznej działce powstał ogród deszczowy, który pomaga w walce z lokalnymi podtopieniami. Jednocześnie spełnia funkcje estetyczne i ekologiczne, bo przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności. Ekologia w tej wsi jest bardzo w modzie. Puszkomaty postawione przez lokalne stowarzyszenie zachęcają mieszkańców do segregacji odpadów i wrzucania wszelkiego rodzaju puszek. Mamy w tej chwili sieć 14 puszkomatów. One były z dwóch projektów realizowane. W pierwszym projekcie założyliśmy 9 puszkomatów. To są puszkomaty, czyli takie pojemniki podobne troszeczkę do serduszek na nakrętki, tyle że w kształcie walca i tam mieszkańcy oddają puszki przeróżne, zarówno po konserwach dla zwierząt, jak i po takich konserwach na przykład z ryb czy z kukurydzy, ale też puszki takie po napojach. A później my jako stowarzyszenie, jako opiekunowie tych puszkomatów dwa razy w miesiącu mniej więcej robimy taki objazd, zabieramy te wszystkie puszki, segregujemy na aluminiowe i niealuminiowe, oddajemy na skup, a środki, które dostajemy, będą przeznaczone na cele ekologiczne. I jedną z takich inicjatyw ekologicznych jest założenie właśnie z tych środków z puszkomatów, ze sprzedaży puszek, założenie takiej siatki do wyłapywania śmieci, która jest na rowie powiatowym. Czyli właśnie jak jest duży deszcz i woda zbiera wszystko po drodze, między innymi różnego rodzaju śmieci, nie tylko takie antropogeniczne typu papierki, ale też jakieś liście, gałęzie, trawy i to wszystko później spływa do przepustu i ten przepust się zapychał i to też była jedna z przyczyn, która powodowała, że wody te opadowe, deszczowe nie odpływały, tylko zbierały się i później podtapiały tutaj miejscowość, to mamy nadzieję, że dzięki tej siatce wyłapującej śmieci po prostu nie będzie tego problemu z podtapianiem. Mieszkańcy Piasecznej Górki nie mają jeszcze własnej świetlicy ani żadnej publicznej instytucji kultury, a więc postanowili sami ją stworzyć. Pozyskaną w darowiźnie replikę dawnej budki telefonicznej zaaranżowali na bibliotekę plenerową. Natomiast same książki jako wsad do tej biblioteki to już mieszkańcy przekazują
my tylko je rejestrujemy na stronie Book Crossingu, Fundacja Book Crossing, żeby każda jest oklejona, ma taką z tyłu nalepkę i ma swój numerek. Dzięki temu wiemy, jak duży jest księgozbiór. No i ile książek, jak dochodzą nowe książki, to też wiemy, aha, nowe książki, to też trzeba je zarejestrować. Także no taka namiastka biblioteki, takiej prawdziwej. Kolejna taka inicjatywa z tego roku to jest wymiennikownia, czyli inaczej podzielnia. Pozyskaliśmy drugą budkę identyczną z tej samej firmy Echo Investment i założyliśmy podzielnię. Czyli takie miejsce wymiany rzeczy dobrych, tak mówimy ładnie, małych, dobrych, czyli niezniszczonych i w niewielkich gabarytach. I to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy jak coś znajdą u siebie, a jest w dobrym stanie, mogą zostawić, a z kolei wziąć coś innego. Z tego, co tam zauważyłam, to bardzo dużym powodzeniem się cieszą zabawki z piaskownicy. Znaczy, bo one były początkowo w podzielni, a widzę, że są w piaskownicy. Ale też jakieś ubranka, są wymieniane gry, były planszowe, to też widzę, że jest jakaś rotacja. Pojęcie Smart Villages będzie coraz bardziej popularne w naszym kraju. Idea Smart Wsi będzie propagowana przez lokalne grupy działania. Te wsie, które, czy właściwie gminy, które są objęte lokalnymi grupami działania, będą miały dostęp do takich środków. Niektóre lokalne grupy działania jeszcze w tej perspektywie, która się kończy, ale która została przedłużona, już mogą przeznaczać środki na opracowywanie strategii rozwoju wsi, czyli tej koncepcji Smart Village, po to, żeby w kolejnej perspektywie w oparciu o taką strategię można sięgać o środki. Natomiast niektóre LGD dopiero będą w kolejnej perspektywie takie środki przeznaczać. Na pewno wszystkie LGD będą musiały jakieś środki przeznaczyć na wdrażanie koncepcji Smart Village. Rozwiązania smart wcale nie muszą być kosztowne. Inteligentnych wiosek z roku na rok będzie przybywać. Warunkiem jest aktywność lokalnych liderów, sołtysów czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy potrafią zaktywizować pozostałych mieszkańców.